Co to znaczy szczęśliwe miejsce do życia? Miejsce, w którym możemy żyć i rozwijać się. Suwałki, do których nasze dzieci wrócą i będą mogły godnie żyć ze swymi rodzinami. Suwałki to moje rodzinne miasto. Bardzo zależy mi, by zmieniły się na lepsze. Wybór na prezydenta, kandydata Prawa i Sprawiedliwości gwarantuje Państwu udział w dobrej zmianie. Nawet do 5 milionów gospodarstw domowych może skorzystać z rządowego programu Czyste Powietrze, szacuje premier Mateusz Morawiecki. W ramach projektu będzie można uzyskać dofinansowanie nie tylko na wymianę źródeł ciepła, ale też na docieplanie budynku, wymianę okien. Program Czyste Powietrze adresowany jest do osób fizycznych. Mamy wielki problem rzeczywiście w kraju z emisją z niskich kominów, z spalinami. I stąd odpowiedzią na to jest nasz program. Na jego realizację w ciągu 10 lat rząd zamierza wydać 103 miliardy złotych. Kolejnym zapowiedzianym przez Mateusza Morawieckiego programem obejmującym energetykę jest gazyfikacja gmin. Wkrótce pan minister Tchórzewski przedstawi program gazyfikacji, który co najmniej o 10% albo nawet może o 20% zwiększy liczbę gmin, które nie są jeszcze zgazyfikowane. Doprowadzenie gazociągów do gospodarstw domowych, do punktów, do osiedli mieszkaniowych. Bardzo ważny program, który również przełoży się na czystsze powietrze. Program Czyste Powietrze w ocenie resortu środowiska zasadniczo zmieni zarówno sposób finansowania, jak i efektywność działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska, zapowiedział odejście od dotychczasowych zasad finansowania termomodernizacji na rzecz kompleksowości. Mówimy tutaj nie tylko o wymianie źródła ciepła, ale mówimy także o pełnej, kompleksowej wymianie i likwidacji mostków termicznych, tego wszystkiego, co powoduje, że to ciepło nam z domów ucieka. A więc mówimy o dociepleniach, mówimy o także, żeby korzystać z tego, co daje polityka czy energetyka prosumencka, czyli żeby montować fotowoltaikę, odnawialne źródła energii, pompy ciepła, ale też instalować tego typu rozwiązania, jak przyłącza, także przyłącza gazowe. System dotacji został skonstruowany w sposób pozwalający na uzyskanie dofinansowania w wysokości pokrywającej nawet 90% wartości inwestycji. To, jaką część nakładów dotować będzie państwo, zależy od dochodów gospodarstwa domowego. Najwyższe dofinansowanie otrzymają gospodarstwa domowe, w których dochód na osobę nie przekroczy 600 zł. Państwo sfinansuje w tym przypadku wspomniane 90% nakładów. Dla najlepiej zarabiających powyżej 1600 zł na osobę dofinansowanie wyniesie 30%. Brakującą wartość będzie można pokryć kredytem udzielanym na preferencyjnych warunkach. Z dochodu, który na pewno da nam poprawienie jakości efektywności energetycznej naszego budynku, możemy tą pożyczkę spłacać nawet, szanowni państwo, 15 lat na bardzo korzystnym procencie. Dzisiaj to jest około 2,4%. Obsługa programu to zadanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na stronie internetowej funduszu już można się rejestrować i przygotowywać aplikację o dofinansowanie. Maksymalne koszty kwalifikowane to 53 tysiące złotych. Minimalna wartość inwestycji to 7 tysięcy.